Piłkarze klubu Warta Eremita Dobrów rozpoczęli swoje wiosenne treningi na murawie boiska. Prezes zarządu klubu Grzegorz Kołodziejek na pierwszy trening na boisku w tym roku zaprosił wójta gminy Dariusza Ostrowskiego. Witam drużynę Warty Eremity Dobrów na pierwszym treningu na naszym boisku tutaj w Dobrowie. Po przerwie zimowej jest to pierwsze spotkanie, pierwszy trening na trawiastej murawie. Tak? Na ten trening pozwolił sobie zaprosić pana wójta gminy Kościelec, pana Dariusza Ostrowskiego, aby zapoznać go z naszą drużynę, zaprezentować przed panem wójtem przed zbliżającym się sezonem. Jak to po przerwie zimowej, przerwie w rozgrywkach jest, następują pewne zmiany w każdej drużynie. Część zawodników przychodzi, część zawodników odchodzi, ale tak jest, że trzon kadry zawsze pozostaje taki na miejscu, większość. Główną taką podstawową zmianą, jaka nastąpiła, to jest zmiana trenera. Po półtora rocznej przerwie powrócił do drużyny trener Łukasz Sikorski, który przez te półtora roku był w Górniku Konin. Z tego powrotu jesteśmy wszyscy zadowoleni. Zawodnicy, zarząd klubu, jak i kibice, którzy dobrze pamiętają z poprzednich rozgrywek trenera. Co do kadry zawodników. Część zawodników powróciła. Po pewnej rozłące, ja tu nie będę może przedstawiał z nazwiska, ale część zawodników po rozbracie z piłką powróciła. Tak jakby tutaj tych dwóch panów na lewym skrzydle, bramkarz Krzysiu Załęski, no jeszcze ktoś tam jest. Część zawodników powróciła z wypożyczenia, z powrotem do kadry. Niektórzy zawodnicy po prostu są nowymi w naszej drużynie. No niektórzy zawodnicy odeszli, jak to zazwyczaj bywa. Dotychczasowe przygotowania do sezonu odbywały się na hali w Kościelcu i na boiskach typu Orlik. To była to ze sztuczną nawierzchnią. Wszystkie mecze sparingowe rozgrywaliśmy tam na Stadionie Olimpii w Kole i to też było sztuczna nawierzchnia. Także ten trening jest tutaj pierwszym takim na murawie. Ja tu poprosiłem pana wójta, żeby też zaprezentować tą drużynę, ale i chciałbym podziękować za to, co dla naszego klubu zrobił pan wójt gminy Kościelec. Wiadomo, że gmina Kościelec jest naszym głównym publicznym sponsorem, a ponadto staraliśmy się o pozyskanie dodatkowych środków i dzięki tutaj przychylności pana wójta uzyskaliśmy dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu sportowego. To było jeszcze w ubiegłym roku. Zakupiliśmy właśnie te piłki, podobno są lepsze, buty sportowe oraz siatki bramkowe. No te siatki nowe będą założone w pierwszym meczu, który będziemy rozgrywali u siebie, czyli 7 kwietnia. Także za to wsparcie takie dodatkowe chciałem to panu wójtowi podziękować. Ja już może tak bardzo krótko. I dodam tylko jedno, że powstało w ubiegłym roku boisko treningowe. Ono będzie już niedługo tak do wykorzystania, dzięki temu odciąży tą murawę, która tutaj jest. I też podam, że w roku ubiegłym, 2023, tutaj na klub piłkarski w Dobrowie w sumie przeznaczyliśmy 350 tysięcy. Mam nadzieję, że jeżeli sytuacja pozwoli nam, a myślę, że będzie korzystna, bo w ostatnim czasie, wiadomo, ta pandemia, to wszystko spowodowało, że no, zachwianie takiej równowagi gospodarczej nastąpiło generalnie w całym kraju. Natomiast tutaj dodatkowo, to są takie dodatkowe rzeczy jak siatki, o czym pan prezes mówił, wspomagamy jak możemy, tak, żeby to poszło z jakichś tam innych środków. To jest też, myślę, że bardzo ważne i potrzebne, a chodzi nam też o to, żebyście naprawdę grali na tak ładnym poziomie jak do tej pory, a może jeszcze lepiej. Kibice na to liczą, Dobrowa i nie tylko, bo jak przyjeżdżam tutaj
mam okazję od czasu do czasu być, to widzę kibiców również spoza Dobrowa. A to jest naprawdę bardzo fajnie, że przyjeżdżają tutaj z całej gminy, tak, żeby popatrzeć na was, żeby kibicować wam. I dla nich to jest też ogromna przyjemność, że mogą tutaj przyjechać. Życzę wam samych sukcesów, wspaniałych meczów, pięknych bramek. Myślę, że to chyba będzie najważniejsze, żebyście osiągnęli sukces. Wszystkiego dobrego. Zaczynamy w lewą stronę grać. OK? Operujemy lewą, czyli mamy tu, tam i tam. To jest jedna strona, a druga strona mamy tutaj. Wiemy, o co chodzi? Wszędzie przebiegamy, dowolna formuła gry, taką jaką chcecie. Nie zawsze możecie dostać piłkę, ale poruszamy się. Chcemy dać ruch, OK? Wszystko jasne?